Panie prezydencie, na piątkowej sesji subscy radni przyjęli apel do polskich władz dotyczący umiejscowienia amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Rydzikowie. W tym apelu domagają się pewnych inwestycji dla Słupska w zamian za to, że ta tarcza zostanie ulokowana właśnie w Rydzikowie. Jaki jest cel tego apelu? Czego domagacie się jako słupszczanie? Ten apel jest przede wszystkim efektem frustracji, narastającej frustracji władz lokalnych wobec braku zaangażowania władz centralnych w rozwiązanie kwestii związanej z rekompensatami za tarczę antyrakietową, która jest zlokalizowana w okolicach Słupska. Od wielu, wielu lat miasto, władze lokalne, samorządowe są mamione rekompensatami za to, że ta tarcza będzie umiejscowiona na terenie naszego regionu i niestety brakuje efektów tych obietnic. Pamiętam, jak 9 lat temu w Słupsku Donald Tusk, ówczesny premier, obiecywał, że w zamian za tarczę powstanie droga krajowa, ekspresowa droga numer 6, że powstanie druga linia kolejowa, że będzie wsparcie dla Akademii Pomorskiej, że będziemy mieli inwestycje strategiczne, że nasza strefa ekonomiczna zostanie wzmocniona. Niestety, żadna z tych obietnic nie została zrealizowana. I ten apel jest takim już dzisiaj trochę wołaniem na puszczy, bo nikt nie słucha tego apelu. Dzisiaj w sposób szczególny też odczuwamy to, że pukając do drzwi rządzących, niestety żadne z tych drzwi są nieotwierane, że nikt nie chce nas wysłuchać, nikt nie chce z nami rozmawiać. I to potwierdza przypuszczenia mieszkańców, władz samorządowych naszego regionu, że ta tarcza antyrakietowa na terenie naszego regionu jest po prostu chybiona. Ona nam się nie opłaci. Zresztą ostatni raport Agencji Rozwoju Pomorza pokazuje jasno, że region słupski, powiat, okoliczne gminy stracą około 3 miliardów złotych na tej inwestycji, więc niewiele zyskają, a stracą ogromne pieniądze i to jest chyba tak naprawdę największa strata taka materialna dla naszego regionu i szkoda, że władze samorządowe nie chcą słuchać tych apelu. I obawiam się, że podobnie jak wcześniejsze apele, bo to nie jest pierwszy apel, ten apel radnych zostanie także bez echa. My wspólnie, razem z gminami, razem z powiatem przyjmowaliśmy tego typu odezwy. Niestety żadna z nich nie spotkała się z żadną inicjatywą ze strony władz centralnych.